Graj w Counter Strike'a w kafejce, wróć do domu, włącz TV, pierwsza wieża płonie, po pięciu sekundach wpierdala się drugi samolot, <laughs> jaki fajny film, prezenterka płacze, o kurdebele, to TVN24, o kurwanska, to nie film, mamy, mamy, chodź szybko, wojna mocno, zaraz dzwoni wujek foliarz, który co roku przepowiada wojnę z Rosją albo koniec świata i ma na działce przygotowaną piwnicę z zaopatrzeniem na takie okazje, Mati szybko! się z mamo, będę po was za 5 minut uciekamy, bo trzecia wojna za 5 minut wujek jest pod domem, sejczęto wypakowanym dobytkiem, matka go opierdala, co on odpierdala, Grażyna to nie żarty, bierz małego i uciekamy, rozumisz? inba na całą ulicę, wujek jedzie sam i wraca dopiero po tygodniu z pokerową twarzą, jak z niego czasem śmiechamy, co on wtedy odpierdolił, to mówi tylko dur, ten się śmieje, co się śmieje ostatni chór od tego czasu przepowiada wojnę z Rosją albo koniec świata trzy razy częściej, bo ma nadzieję, że świat się rozpierdoli i w końcu wyjdzie jego racja. Notorycznie odpierdala. Wtedy jeszcze była w miarę spokojnie, bo wszystkie spiski i końce świata musiał wymyślać sam, ale potem odkrył internet i popłynął. Nie wierzy w kosmitów, w czwarte gęstości i ogólnie inby nadprzyrodzone tylko w różne spiski wojskowe i polityczne, ewentualnie katastrofy naturalne, jak na wiosnę w telewizji mówią, że gdzieś poziom wody osiągnął stan alarmowy. To on już ręce zaciera z podniecenia, że może w końcu będzie ultra ultrapowód, co rozpierdoli całą Polskę, i ponton przenosi z piwnicy do mieszkania. Jego najczęstszym tekstem, wtrącany właściwie w każdej dyskusji jest jak to wszystko pierdolnie, odmieniane przez wszystkie czasy i przypadki. No zobaczysz, Mat, jak to wszystko pierdolnie, czekajcie tylko jak to wszystko pierdolnie. Tylko patrzcie jak to wszystko pierdolnie Na Ukrainie czołgi Zaraz to wszystko pierdolnie Na Islandii wulkan wybuchł Mówiłem, że to wszystko pierdolnie No teraz to już na pewno to wszystko pierdolnie A nie mówiłem, że to wszystko pierdolnie? Wspominałem, że swoją główną kwaterę dowodzenia zagładą rodzaju ludzkiego ma na działce Kilka razy tam byłem Kurwa, co tam się odpierdala pierdolata ja nawet nie wierzę Domek tak zajebany sprzętem i jedzeniem, że ledwo można przejść Była taka komórka koło domu, gdzie chowałem rower Raz tam przyjechaliśmy i idę rower wstawić tam 100 kilo ryżu i Piramida z konserw. I chuj, rower na deszczu musiał stać. Z tym jedzeniem to go raz strollowałem. Kupił gdzieś na przecenie 10 kilo mleka w proszku. Hermat i promocja była, a to niezbędne do przetrwania, zobaczysz, jak to wszystko pierdolnie, to ludzie będą kory z drzewa jedli, a my sobie będziemy kakao pili. <ścoughs> Patrz, jaką wujek ma głowę! Ale wujek pomyśl! Przecież ci, co pociągają za sznurki głupi nie są. Nie dawaliby tak taniom mleka w proszku, bo przecież im zależy, żeby jak najmniej osób przeżyło, bo wtedy więcej zasobów dla nich i tak dalej. Kurwanska, nie pomyślałem, masz rację! Skurwysyny kurwy syny mnie pewnie chciały! Wyrabiasz się, młody, wyrabiasz! Już nie masz tak zielono w głowie. I 10 kilo mleka wyjebał do rzeki przy działce. Oczywiście chciał też kiedyś się porządnie uzbroić na koniec świata. i Wystąpił o pozwolenie na broń, ale nie przy testów psychologicznych. Bo na wkręca tam tych swoich historii. W kole myśliwskim to samo. Pewnie wyglądało to tak. No to na co chce pan polować? Panie, jak to wszystko pierdolię, to przede wszystkim do ludzi będę strzelał. Co mi będą chcieli mleko w proszku zajębać. Musiał się więc zbroić sam. Ma bagnet, co jeszcze z wojska przyniósł Proce wędkarską I taki chujowy łuk zrobiony z leszczyny I sznurka od prania Jakby kogoś chciał tym łukiem zabić To chyba prędzej ten ktoś by zdech ze śmiechu Kiedyś zaczął wszędzie nosić ze sobą taki plecaczek Raz mu go przyniosłem z samochodu Podnoszę, ale kurwa ciężkie Zaglądam do środka, tam jakieś liny Konserwy, flaria, pteczka Nawet taką składaną saperkę miał Raz mi pomagał skręcać szafę u nas w domu I sobie kuria w skorościu łapy śrubokrętem A nie miałem w domu opatrunków Mówię, wujek, daj bandaż, masz w apteczce przecież. A on, dur mati, idź papierem toaletowym sobie wiąż, bo ja mam na czarną godzinę. Kurwa wujek, teraz jest moja czarna godzina właśnie. Chur, jak ci rusty z czołgu nogę strzelą i będę ci bandażem kiku podwiązywał, to będziesz mi dziękował. Pół mieszkania wtedy krwia mu jebałem. Jak się zaczęła ta cała akcja z NSA, to wujkowi oczywiście mózg zaczął inbować na temat podsłuchów. I przez jakiś czas nie dało się z nim normalnie komunikować. Matka do niego dzwoni zapytać, co słychać, a on, cio, cio, cio. I z pogadamy w cztery oczy. Potem nam przedstawił swój specjalny szyf, w którym mieliśmy się z nim porozumiewać przez telefon. Oczywiście ten kod był tak chujowy, że ja pierdolę. Na przykład, przyjdzie do nas naprawić lodówkę, znaczyło żeby przyszedł do nas na obiad. Naczytał się też jak to Facebook im więc wymyślił, że przychytrzy cały światowy spisek i pokona go własną bronią. Założył na Facebooku zupełnie legitne konto ze swoim imieniem i nazwiskiem I postował tam nieprawdziwe statusy typu Z Bogdanem na grzybach pod Iławą Jest super! A tak naprawdę siedział w domu I się pewnie cieszył jaki jest sprytny Bo wywiad amerykański teraz wszystkie sad gówna szpiegowskie skieruje na Iławę XD Zadawał się też z jakimiś zjebami z tych forów dla foliarzy i zmontowali jakąś ekipę wspólnego przetrwania. Polegało to na tym, że jak to wszystko pierdolnie, to mają w kilku typach ustawiony punkt zbiórki u wujka na działce i razem będzie łatwiej przetrwać. Jednak w końcu to wszystko się zjebało, bo wujek raz nam się żalił, że zrobili sobie rutynowe ćwiczenia, czyli każdy każdemu wysyła sms -a. Zaczęło się! To wszystko pierdolnęło. I każdy ma godzinę, żeby się na działce stawić z całym sprzętem. Kilku ich się tam stawiło i korzystając z okazji, że już wszyscy są na miejscu, to sobie czekali na koniec świata. Bo byłoby spoko, jakby akurat się wydarzył, bo już są na miejscu. Koniec świata jednak jak nazłość nie nadchodzi, więc zaczęli walić browary, a potem robić jakieś ćwiczenia na przetrwanie. No i wujek ćwiczył strzelanie z procy, jakiemu Januszowi który jest bardzo szanowanym foliarzem, zajebał kamieniem prostą w czoło, aż tamtego on, A potem się w kurwi i powiedział, że wujek jest pewnie agentem NWO, którego napuścili, żeby zniszczyć organizację od środka. Poprzez zabicie z pracy na ryby, przywódcy. No i wujka wyjebali z tej partyzantki. I nawet dostał bana na forum. Oczywiście, nawkręca tę swoje historię też wszystkim sąsiadom. Już się z niego podobno śmieją na osiedlu. Ale kur, zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni, dur. Żalił się, że raz mu jakieś łebki z osiedla zrobiły dowcip. Ktoś do niego zadzwonił o pierwsze Nocy domofonem i powiedział, że nie może Zdradzić kim jest, ale wykradł jakieś rządowe Dokumenty i potrzebuje pomocy Ale teraz nie może powiedzieć o co chodzi, bo go Obserwują, żeby wujek następnego dnia Był wieczorem przy fontanie w takim parku Wujek oczywiście podniecony jak ja Pierdole, nawet temat na forum założył Że będzie miał następnego dnia prawdziwą bombę Poszedł do tego parku, nikogo nie ma Tylko leży jakieś pudło, zajarany Myśli, że tajne dokumenty będą w środku Otwiera a tam nas rane. Z tym, że wujek nie mówił, że to łebki z osiedla, tylko że jacyś agenci mu wysłali sygnał, żeby nie szukał prawdy zbyt głęboko. Raz też, jak byliśmy u niego na działce, to w okolicy był jakiś obóz survivalowy, czy coś takiego. I wujek koniecznie chciał tam pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. Pojechałem z nim, bo miałem 15 lat, i mi powiedział, że pewnie będzie można z paintbala postrzelać. Oczywiście, paintbala ni chuja nie było. Za to było z 20 dzieciaków budujących szałasy, jakiś seba wychowawca przebrany za żołnierza. Wujek do niego podbieli i zagaduje rząd też jest specem od survivalu <laughs> i zaczynają dyskutować wujek zaraz zaczął krytykować te szałasy, że gówno dają i że jak to wszystko pierdolnie, to taki szałas pół minuty nie wytrzyma. Facet mu tłumaczy, że panie, to takie jajce dla dzieci są, żeby się pobawiły, ale do wujka nie docierało. I dalej napierdala, aż w końcu postanowi zasymulować falę uderzeniową wybuchu bomby atomowej. No i patrz pan, co się w tym momencie z takim szałasem dzieje. No patrz! I rozpierdolił jeden szałas kopa. Dzieci kurwa płaczą, a wychowawca kazał wujkowi wykurwiać, bo zadzwonił na... po policję.